jak nam się odblokował ten quest z panią reporter, to zadzwońmy do niej. I zobaczmy. Halo. O, hej. Dzwonisz w jakiejś sprawie, czy tak po prostu? To pierwsze. Znalazłam w sieci twoje ogłoszenie w sprawie Swedenborga Riviery. Aha, to... A, to jest w sprawie tej sekty. Ja też już zapomniałem. Znaczy, wiesz, nadal bardzo chcę zrobić o tym materiał. Więc jeśli zdołasz znaleźć cokolwiek nowego na temat Swedenborga, to stawiam kawior i szampana. Ale nie robię sobie przesadnych nadziei. Okej. A co ci się udało ustalić na jego temat do tej pory? W skrócie? Gówno. A nie w skrócie? Cóż. Wygląda na to, że Swedenborg Riviera to nie tylko radykalny ekonomista i filozof, ale też zajebisty netrunner. Ciekawe. Powiesz coś więcej? Mogłabym, Vi, ale to strata czasu. Koleś jest nie do odnalezienia, mówię ci. Nie do odnalezienia, ale my jesteśmy najlepszym retrunnerem w całym... Proszę, proszę, ale Vice City. Troskasz optymizmem. No dobra, niech będzie. Zainteresowałam się tym tematem tak z rok temu. Po tym, jak jeden z fanów Swedenborga wrzucił koktajl Mołotowa do oddziału Helvetii. Próbowałam znaleźć do faceta kontakt i nic, po prostu ściana. Wynajęłam prywatnego detektywa, ale wrócił z pustymi rękoma. A adres IP powiązany z kontem? Znaczy, na pewno używał demonów maskujących, ale jakiś ślad zawsze zostaje. Proszę, proszę. Widzę, że mam do czynienia z profesjonalistką. Mhm, masz, tak, masz. Też próbowałam. Udało mi się prześledzić sygnał do Santo Domingo, ale nie byłam go w stanie przypisać do konkretnego adresu. A domów, jak wiesz, jest tam sporo. Popytałam lokalsów, czy ktoś coś widział, coś wie. Obiecałam kasę i nic. A więcej tropów nie miałam. Rozumiem. Słuchaj, prześlij mi koordynaty ostatniego datatermu, po którym szedł sygnał, okej? Okay? Rozejrzę się. W najgorszym razie stracę godzinę, w najlepszym... kto wie. No skoro nalegasz, czemu nie? Ale serio, Vi, nie nastawiaj się, że pchniesz sprawę do przodu. Pa. No dobra, dobra, przesłała nam jakiś... Mokosy. A ty skończyłeś fabułę, robisz teraz... Nie, nie kończę fabuły, dopóki pobocznych nie zrobię. Więc robimy jeszcze poboczne. Robiliśmy też eksplorację, czyli zwiedzanie dzielnic. I robienie wszystkich questów na nich, nie? Pokosy, pokosy, pokosy. Jaki błąd zrobiłeś? Już fabułę i robisz teraz. Ja trochę błąd zrobiłem, bo mam 17 godzin i już fabułę skończyłem. No to trochę słabo, no bo co teraz? Mi się już później grać pewnie nie chciało po fabule. Night City, good morning, Night City. Good morning, Night City, good morning. Dobra, muszę wyjść. A tu taka fajna muzyka. Zawsze najlepsze good morning, Night City leci, jak już muszę wychodzić. Oj, shit, poleciałem za daleko. Gdzie to jest? Ty, w ogóle nie jest ta lokacja, co ja łażę tu. No, dlatego zadania poboczne, zadania różne, wyzwania trzeba robić w takich grach, to jest RPG. No jak się to wszystko pominie, przejdzie grę, to tak naprawdę człowiekowi się czerwca. O, shit! O kurde, jestem nieśmiertelny. Jestem nie tak kutas. To już się później człowiekowi nie chce, nie? Zaraz wracam. Mhm.
ktoś tutaj coś robił. Jeszcze jest ta okolica jakby. Tu już za wysoko jesteśmy, dobra. Ja chyba za bardzo kombinuję, przecież ten nadal zwykłych ludzi jest. Nie każdy ma taką postać jak ja wykoksaną. Skąd ten hałas? Chyba gdzieś z góry. Że to niby to coś, co syczy, tak? To jest ten hałas. Kurde, no sam nie wiem. Znalazłem fajną złotą pałkę, idealną do twojej złotej stylówy. Powiedzieć ci gdzie jest? Wiem, bo my właśnie też znalazłem ją przed chwilą w misji. Tu coś syczy. Tu ciągle w lokacji jesteśmy. Kurde, no sam nie wiem. Oczekajcie, coś tu było. Usiądź. Obejrzyj. Piracki router. Myślisz, że to sprawka z BD? O Jezu, dobrze, że to znalazłem. BD. Jest jeden sposób, żeby się przekonać. Kto mnie szuka, ten już zdarł z oczu klapki korporacyjno-burżuazyjnej cenzury i wykonał pierwszy krok ku wiszącym ogrodom postkapitalizmu. Ale to dopiero początek. Czy stać cię na więcej? Naniesiono nowe koordynaty na mapę. Sygnał pokrywa się z tym, który tropiła Nancy i prowadzi dalej na Badlandy, jak serwer. Tylko mi nie mów, że tam teraz pójdź, bo to jedna wielka strata czasu. Chuj ci obchodzi ten cały Swedenborg. Żyga truizmami rodem z pamiętniczka egzaltowanej nastolatki, a cały świat się tym branzluje. Trójpodział władzy to lobotomia na ciele ludzkiej autonomii? Co to ma kurwa w ogóle znaczyć? Już rozumiem, o co chodzi. Po prostu jesteś zazdrosny. Zazdrosny o Swedenborga? Pojebało cię? By to jego wzięli na sztandary wszyscy anarchiści i antysystemowcy. A ty grałeś w podrzędnych klubach dla garstki naćpanych nastolatków. Gówno wiesz i gówno rozumiesz. Szerokiej kurwa drogi. Dobra tam. Nie płacz. Nie płacz, Johnny, bo kurde, widać, że dupka piecze, co? Czemu moja postać się pali?
To jest w ogóle ten Groove Street cały, czy jak to jest tam. Sprawa jest. Sprawa po co? Kwit dostaniesz taki, że tego się nazywa. Sprawa została sprawa na Groove Street została wyjaśniona, kurde. Ciekawe, czy to jest jakiś easter egg, że któryś się tam nazywa, jak ten z GTA, czy coś. Udaj się w miejsce, którego dochodzi sygnał. Dobra, no to i lecimy tam na te Badlandy. I zobaczymy, co tam jest. Aha, tu. No dobra. To najpierw szybka podróż. Znajomy w ogóle z pracy dzisiaj zaczął grać w Cyberpunka, czy tam wczoraj. No powiem wam, że poczekał sobie. Akurat dwa patche już, tym ileś tam, czy trzy są już za nim. Więc myślę, że... Ty, ale ja już tu byłem, ja już tą miejscówkę wyjaśniałem, pamiętam to. Pamiętacie, jak żeśmy tu przyszli i typów zabili? Czy mamy te rejony na 100% zrobione? Ciekawe, czy tu będą teraz ci przestępcy. Sygnał prowadzi tutaj. Nie, wyjaśniłem. Znów się urywa. Cholera, kolejny router. Kolejny router. 5-5. No co nie, 1C. Co za królik tam na dole? Skały w kształcie królika. Droga ku gwiazdom zawsze wiedzie przez ciernia, a droga ku kolektywizmowi przez morze krwi, czy rusz dalszą drogę. No i co ten Johnny chce? Sygnał prowadzi dalej. Do kolejnego terminalu. Mam wrażenie, że ktoś tobą pogrywa, Vi. Że tak będziesz jeździć od miejsca do miejsca, jak potem połączysz kropki na mapie, wyjdzie z tego wielki kutas i tyle. Przekonajmy się. W drogę. Mhm. A czekaj, bo tak swoją drogą to tu gdzieś prowadziło coś do tego. Nie, chciałbym zobaczyć, może tu będzie na końcu tego kabla coś istotnego, a nie, po prostu do anteny. No dajesz samochodziku, jedziemy. Z włoskami. Dobra. To za daleko żeśmy nie zajechali. Good morning, Night City. And good night. Dobra. Tylko mnie nie potrąć, kurde. Thank you.
wkraczasz na nowy obszar. Ale powiem wam, że pogoda taka... No tak, z dobre 8 godzin bym przewinął. Aha, widzę, że ta mgła to chyba tu musi być. Co to się podziało? Jakaś burza, kurde, piaskowa. Dobry ten nasz samochód, co? O, dupa. Czekajcie, bo tu ciężko chyba przez płot przeskoczyć, to tak średnio. To są farmy proteinowe, tu się mięso hoduje. Aha, co dalej jeszcze? Ale spoko, że radio mają w przyszłości, a nie mają takie Spotify, że można sobie utwory zmieniać i przewijać? Na to nie wpadli? Pod R mam zmianę, nie, pod R mam zmianę radia chyba całego, a nie zmianę utworu. Nie? W końcu radio to radio, nie? Ale u widok. Wreszcie, cholera. Patrz, o, jaki z takiej widok odległości nawet Night City wygląda ładnie. Nie, bo szukamy routera, pewnie będzie po drugiej stronie, bo to trzeba się nachodzić zawsze w takich grach. A może nie. No nie, dobrze. Kurde, chyba nie. Chyba za wysoko wlazłem. Albo jeszcze się gdzieś idzie do góry. Prawie bym zleciał. O, jest. Kurwa. Niech zgadnę. Kolejny router? Moja teoria. No i co? Jesteś coraz bliżej, widzisz coraz więcej. Nirwana, trzeba wykonać ostatni krok, trzeba odwagi. Pewnie będzie potrzeba tego. Sygnał prowadzi w kolejne miejsce. Co? Ty, a może to będzie trzeba mu przelać $10. Życie to podróż. Sensem pielgrzymki nie jest cel, tylko droga. Brzmi jak straszne pierdolenie. Wreszcie się w czymś zgadzamy. To dokąd prowadzi kolejny trop? Do centrum Hatha Yogi w North Oaks? Do klasztoru w Tybecie? Nie, do wesołego miasteczka. O, a to ciekawe. Tam na plaży? Tu? Okej. Okay. Czyli na plaży. Yeah.
O shit. Dobra. No dobra, wsiadam do mojego supersportowego auta i jak tam dojechać najszybciej? Tu by trzeba było dojechać. W ogóle Cyber tak, tak dużo błędów jak piszą w necie czy grając... Nie, nie, nie ma żadnych, ten, nie ma żadnych takich dużo błędów. Większość tych błędów to z konsol są w ogóle. Na PC-cie nie było tak dużo błędów. Aha, zajebiście. Aha, nie da się tu wejść? Czemu? Kurde, ja tam dostanę i utknę, czuję to. Ja pierdziele. Dobra. Ach, zablokowane, shit. Cheaty, cheaty. Dobra, nic, jedziemy dalej. Dobra, tu się prześliźniemy. Tam jest punkt szybkiej podróży, chcę do... O Jezu, chcę do niego przejechać. Jezu, jak ten samochód jeździ po piachu. Co to kurde, open? Aha, tu paliwo, Jezu, myślałem, że tu jest ten... I sklep ktoś wstawił. Kurde, warsztat znaleźliśmy. Kiedy ta postać potrafi w jeździe wysiąść? Myślałem, że zahamuje. Dobra, miejsce docelowe. Wesołe miasteczko. Czemu takim małym? A bo se taki kupiliśmy, on jest taki fajny, malutki. Ja lubię takie nietypowe auta. Takie fajniutkie takie. Wesołe miasteczko. Ty tak specjalnie? Co on ma na głowie? To ślad się urywa. Czyli co, facet chowa się gdzieś tutaj? Może. Może znajdziemy kolejny router? Okaże się. Ciekawe miejsce. W sumie dobrze współgra z twórczością tego typa. W sensie? Że ten Luna Park to też karykatura ekscesów kapitalizmu? W sensie, że to też prymitywna rozrywka dla idiotów. Mhm. Zbadaj okolice, okej. O. Kapitał to krew globalnego systemu opresji. Pieniądz to narzędzie kolonialnej opresji umysłu. Podziały klasowe to mejoza anarchii. Ale co to do cholery jest? Jak to co? Swedenborg Riviera! Gratulacje! Znalazłaś proroka Night City! A to dobre! Filozof w skrzynce! Na korbkę! He, wrzuć mu parę baksów, może rzuci kolejną maksymą! Spotkasz przystojnego lobbystę, kiedy najmniej spodziewasz się brutalnej rewolucji klasowej. Każdy sukces rozcieńcza duszę. Muszę się rozejrzeć. Ktoś musiał grzebać przy tej maszynie.
Poważnie? A może tam w środku jest pajac, który bardzo chciał zostać prawdziwym chłopcem? Ktoś ten automat podłączył do sieci. No to na... Co czekasz? Zobacz, co można wyczytać z tych kabli. Wiadomość przeczytaj. Po nicy do kłębka i co? Czujesz się oświecona? Ha ha ha. You have been pwned by sweetie 11. Co? Okej, okay, czyli... Jeśli dobrze rozumiem, ktoś zhakował automatycznego wróża, podmienił mu algorytm, żeby zamiast przepowiedni składał antysystemowe maksymy. A potem podłączył go do sieci przez system routerów, które maskowały, skąd idzie sygnał. Genialne! Po prostu genialne! Damy radę tego kogoś znaleźć? Chciałbym typa wyściskać. Obawiam się, że to niemożliwe. Pierwsze, nie zostawił żadnych śladów. Po drugie, ty nie żyjesz, Johnny. A, tak. Jak się dobrze bawię, zdarza mi się zapomnieć. Ej, V, nie odłączaj go, co? Daj spokój, Johnny. Przecież nie pozbawię Night City najwybitniejszego filozofa. Racja. Zdrowie Swedenborga Livery. Niech żyje. Środki produkcji powinny należeć do współdzielonej świadomości. Kurde, czekajcie, bo ja nie... Czekajcie. To nie chciałem. Tam był lepszy wybór w ogóle. Ale nie wiem, czy są zapisane zaraz przed. Środki produkcji powinny należeć do współdzielonej świadomości. Sakujemy go i zmienimy wiadomość. Na jakieś głupie rzeczy tam podamy. No to niezłego wieszcza Night City mają. Automatyczną wróżkę, kurde. Nie, bo ja chciałem co innego. Nie, tam widziałem na boku te opcje, ale nie wiedziałem, że jak do niego się odezwę, to on to już będzie po tym. No to na co czekasz? Zobacz, to już wiecie, będzie pogadane. Nie wiedziałem, że tak to jest zrobione. Dobra. Okej, czyli jeśli do... A potem podłącz... Damy radę tego... Obawiam się, że... A, tak. Ej, wi... Nie... Czekajcie, zmodyfikujemy. Zmienię algorytm bardziej absurdalny. 20 skilla. Mam lepszy pomysł. Pozwól swoim myślom tańczyć pożądliwą rumbę do akompaniamentu akordeonu szczęścia. Co ty? Ciekawe, co na to jego fani? Wiem, że nie zawsze tam po drodze. Ale masz swoje dobre strony, dziewczyno! Femki gromadzą obłoki wykresów wyplute z kloaki finansowej karuzeli. Bądź jak tłusty narwal w rui, wśród parzącego lodu. Środki produkcji powinny należeć do współdzielonej świadomości. Dobra, dzwoń mi do Nancy. Pozwól swoim myślom tańczyć. O, Wi, niech zgadnę. Dzwonisz, żeby powiedzieć, że masz dość walenia głową w mur? Dokładnie, człowiek jest nie do znalezienia. Nie zostawia śladów. No widzisz, mówiłam. Jednak ma się tego dziennikarskiego nosa. Tak czy siak, dzięki, że przyjrzałaś się sprawie i do zobaczenia. Trzymaj się, Nancy. Dobra decyzja, Wi. Kto wie, może za 100-200 lat zostawię cię samo. Spójrz na te rany. Rozszarpała go panda ruda. Obok leży puszka po coli. Musieli o nią walczyć. Dobra, co jeszcze powiesz? Powiedz coś jeszcze. Pozwól swoim myślom
wykorzystać pożądliwą rumbę do akompaniamentu akordeonu szczęścia. No dobra. No to było dobre, powiem wam. Bardzo mi się to podoba. Walka w Pacyfice jeszcze jest szybka i wściekła. Wyścig, kurde, śmierci tu powinien być, ale czy my chcemy wyścig jeszcze robić? Gdzie on jest tu? Zobaczymy, czy ten quest się w ogóle, bo on był zepsuty, nie? Nie chciał się wczytać, ale może po patchu da się go wczytać. Daj moda, mam poparcie wszystkich krajów europejskich. Na pewno, kolec. Ty i poparcie. Dobra, lecimy. O, jest, rzeczywiście, patrzcie. No dobra, to czekajcie, to zrobię przerwę w nagraniu i jedziemy dalej.